kochani, w dzisiejszym odcinku otworzę cały kalendarz adwentowy, nie kosmetyczny, bo właśnie o taki mnie prosiliście i będzie to kalendarz adwentowy ze skarpetkami. A jeżeli chcecie, żeby odcinki z otwierania kalendarzy adwentowych pojawiały się codziennie, koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli będzie ich sporo, to oczywiście będę tak robić. No to co, zobaczmy, co jest w środku. Witajcie z bliska, tak wygląda ten kalendarz. Uważam, że jest po prostu uroczy. Zobaczcie na te piękne mopsiki w formie aniołków. Mamy tu 12 okienek, czyli 12 par skarpetek. Kalendarz adwentowy nie był tani, kosztował 209 zł, czyli wychodzi jakoś 17,50 za parę. No to co? Zaczynamy, ja już nie mogę się doczekać. Ten kalendarz ma świetny wygląd, więc obstawiam, że skarpety też będą pomysłowe i świąteczne. Trochę mnie to zastanawia, takie malutkie okienka, jak oni tutaj pomieścili te skarpetki, ale zaraz się na pewno przekonam. I co my tu mamy? Widzę tutaj laskę cukrową i chyba jakieś ciasteczka. No dobra, wyciągamy babeczka. O, takie czarne akurat dla mnie, bo uwielbiam czarne skarpeciorki. Wow, tak się one przedstawiają z bliska. Mają wykończenie z brokatową nitką i rozmiar to jest 37-42, więc dosyć uniwersalny. Zobaczymy, czy będą dla mnie dobre. Jestem bardzo tego ciekawa, a nadruk jest uroczy. Taki zwyczaj zostawiania ciasteczek, mleka dla Mikołaja kojarzy mi się z filmów, ale ja tego nigdy nie robiłam. Dajcie znać, czy u Was coś takiego było w domu. Jak widzicie, tutaj wszystko bez problemu. Mamy okieneczka koło siebie i rozpoczynamy otwieranie numeru drugiego. Widzę tu księżyc. Zobaczymy, czy to będą takie zimowe skarpety, czy coś do świąt będzie nawiązywało. Okej, trochę tutaj było okruszków, ale to podczas otwierania okienka. I są to skarpety, które mogą nam się przydać na cały rok. Bardziej wiadomo na okres zimowy, bo są takie grubsze. Czyli mamy tutaj księżyce i gwiazdki. Gwiazdeczki też są wyszywane nitką z brokatem. No i lecimy do numeru trzeciego. Zanim numer trzeci jeszcze Wam pokażę, tutaj z tyłu na skarpetach, na podeszwie, że tak powiem, jest napis i to jest właśnie nazwa firmy, jakby ktoś był zainteresowany, bo na pewno takie skarpetki będzie można kupić też oddzielnie. Przyznam, że jestem bardzo ciekawa, czy będzie coś z pieskami, no bo wiadomo, widzieliśmy to na opakowaniu, a tutaj tym razem trafiły mi się sowy. Myślałam, że w paski, a to znów takie fioletowe wykończenie. Skarpety z sowami myślę, że są idealne na jesień, ale na pewno też dla fanów Harry'ego Pottera, no bo sowa to mi się zdecydowanie z Harrym kojarzy. Jestem ciekawa, czy mam tutaj wśród oglądaczy jakichś fanów Harry'ego Pottera. Jeśli tak, to odezwijcie się w komentarzu. I jeżeli chodzi o wykonanie, jakość tych skarpetek naprawdę są bardzo przyjemne. Zaczynamy otwieranie numeru czwartego. Jestem też bardzo ciekawa, czy lubicie takie kolorowe skarpety ze wzorami, czy może wolicie na przykład czarne, czy białe. Piszcie w komentarzu. Ja zdecydowanie jesień i zima uwielbiam jakieś takie śmieszne skarpety z nadrukami, z wzorami i więcej niż jedno zwierzę, to proszę pisać odpowiedź w komentarzu. Oczywiście, że lama, ale jaka ta lama fajna. Jest taka bardzo puchata. Jeżeli jesteście fanami lamy, to zapraszam Was do mojego sklepu Glambella, gdzie właśnie dodałam pudełko z lamami w limitowanej ilości. Cena to tylko 30 zł, więc taki mini kalendarz adwentowy można by powiedzieć, bo mamy tam mnóstwo niespodzianek, więc mam nadzieję, że się skusicie, bo jak się skończą, to prawdopodobnie nie będzie, bo ciężko znaleźć coś z lamami. No kurczę, marzyłam o skarpetach z lamami. Mam bardzo dużo skarpet z pandami, z flamingami, bo wiecie, że uwielbiam pandy i flamingi. A teraz przyszedł czas na lamy i tutaj również widzę, że są starannie wykonane te skarpety. Nitka świecąca, różowa, lamy. Super. I jeszcze te kuleczki są takie puchate. Pięknie. Numer 5. Ktoś mógłby powiedzieć, że dziecinada, bo zachwyca się takimi skarpetami, że może wypadałoby coś innego, ale ja Wam powiem, że ja uwielbiam cieszyć się małymi, drobnymi rzeczami i sprawia to, że życie jest piękniejsze. I mamy kolejne skarpety gwiazdkowe. Coś oni tutaj z gwiazdkami przyświrowali. Jestem ciekawa, co dadzą na szóstkę na Mikołajki, czy będzie to coś świątecznego. No i tak wyglądają te skary. Jak mówicie na skarpety? Skarpety, skarpetki, skary, może jeszcze jakieś inne nazwy. Pamiętam, że był kiedyś taki tak na YouTube i tam było, nosisz kapcie, bambosze czy papcie. W różnych regionach Polski różnie się na pewno mówi. I czas na szóstkę. Proszę, proszę, żeby było coś świątecznego.
świątecznego. Uwaga! Nie jest to nic świątecznego. Trochę zwierzaków na skarpetkach w tym kalendarzu adwentowym znaleźć możemy. Ja czekam na pieska. Tym razem trafił nam się czarny kot. Kot Filemon, tak bym go nazwała. Macie w domu psa czy kota? Ja zawsze miałam psy. Nigdy kotka nie miałam. Chciałabym, ale nie wiem, czy się zdecyduję, bo obstawiam, żeby mi gdzieś uciekał przez moje ogródki, więc byłoby to trochę komplikacji. I ma tutaj taki fajny zimowy szalik, więc kot już jest na zimę przygotowany. My również, bo mamy tutaj mnóstwo skarpetek w tym kalendarzu adwentowym. Siódemeczka, jesteśmy już za połową kalendarza adwentowego. Się przyzwyczaiłam, że mówię to przy okienku numer 12, ale jest coś, na co czekałam, czyli coś takiego zimowego i kolejna rzecz zwierzakowa. W sumie mogłam się domyślić po nadruku na tym kalendarzu, jak tam były pieski w formie aniołków, że będzie to zdecydowanie kalendarz zwierzakowy. Pingwinki uwielbią właśnie, jak jest taki efekt puchaty na tych skarpetach. Fajne to jest. I w kolorze niebieskim, błękitnym, z różowym wykończeniem. Skarpety zimowe mają to do siebie, że naprawdę mają zawsze różne śmieszne nadruki. I ja lubię takie nosić do każdych butów, bo wiecie, mamy długie buty, długie spodnie i nam to nie wystaje. Ale też widziałam, że jest taka moda, w szczególności u mężczyzn, że noszą na przykład do garnituru jakieś skarpety z takimi śmiesznymi wzorami i one wystają. Ja jeszcze czegoś takiego nie spotkałam na ulicy, ale widziałam gdzieś na fotkach. Co to jest za zwierzak? Nie wiem. Trochę jak pies pomeranian? Taki puchaty? No, odpowiedzcie mi, co to może być za zwierzak, bo ja no nie mam pomysłu. I tak on wygląda. Też taki puchaczo. Fajny. Granatowe skarpety z serduszkami, z fioletowymi wykończeniami. No i lecimy do numeru 9. Jaki jest wasz ulubiony numer? Ja już swój ulubiony numer otworzyłam, bo jest to numer 8. I czas na 9. I uwaga. O, jest. Jest coś zimowego. Widzę czapkę i szalik. No śmiesznie, nie miałam nigdy skarpety ze wzorem czapki i szalika, ale mają one te fajne pompony. Nie, to nie był szalik, tylko to była druga czapka, czyli czapkowe skarpetki w kolorku czarnym. Jeszcze są zielone, szare, różowe. Takie śmieszne, śmieszne. Jestem właśnie ciekawa, jak z tą jakością, bo wiecie, tak jak sobie dotykam, no to są spoko. Zobaczymy, jak będą zachowywały się po praniu, bo przyznam, że ja skarpet w cenie 18 zł prawie nie kupuję. Raczej kupuję jakieś tańsze, nie wiem, jakby 10 numer. Dlaczego tylko dwa ostatnie okienka do końca? Jest mi smutno. Nie wierzę w to, po prostu nie wierzę. Mops przebrany za bałwana. Wybaczcie moje zachwyty, ale wiecie, że kocham psy i kocham śmieszne rzeczy. I to jest po prostu najśmieszniejsze rzeczy, jaką widziałam w swoim życiu. Oprócz w sumie tych aniołków, zobaczcie. Pies ze skrzydłami, z aureolą, latający. A tutaj pies bałwanowy. Nie, no te skarpety to jest coś, na co czekam w tym kalendarzu, bo tak patrzyłam sobie na nie, takie trochę szare, trochę ciemne, myślałam, że będzie bardziej zabawowo i trafiły mi się zabawowe skarpety. Jejku, te mopsy to w ogóle takie memowe psy, mam wrażenie, bo po prostu często są wykorzystywane na jakichś śmiesznych obrazkach. Ekstra. Zobaczcie jeszcze raz z bliska. Po prostu dla mnie to są cudaczki. Dobra, cudaczki, cudaczki. Jeszcze przed nami dwie cudeczkowe skarpety, mam nadzieję, że będą jakieś takie śmieszne. Tutaj niech mopsy zostaną z nami. Niech moc będzie z wami, to ja powiem niech mops będzie z wami. O, nawet się to wpasowało. 11. Uwaga. I co tu będzie? Chyba święta. Święta, święta. Kot w świątecznym ubraniu. Ja muszę wam powiedzieć, że kupiłam ostatnio dla pandy świąteczne ubranie. Na pewno zrobimy sobie razem jakieś zdjęcie, bo z Phoebe, pamiętacie, z moim pieskiem Yorkiem, który jest u moich rodziców, to właśnie mam taką świąteczną fotkę, a czas na pandową fotkę świąteczną, bo panda to będą jej pierwsze święta. No i mamy tu przepiękne kiciusie. No jej. Ale fajne, ale nie widziałam jeszcze nigdy w sklepie ubrań dla kotów. Które skarpety z kotami wam się bardziej podobają? Szare czy niebieskie? Dla mnie zdecydowanie te. I widzę, że czym bliżej okienka 12, tym więcej takich ciekawych, świątecznych skarpet. Dobra, i lecimy na ostatnie okienko. No, dobrze to spakowali. Nie spodziewałam się, że w takim małym okienku zmieszczą te skarpety. Oby to było coś fajnego. Coś różowego. Lubię kolor różowy, więc już zapowiada się fajnie. I mamy tu pingwiny zakochane. Coś mi się zaczepiła skarpety, mam nadzieję, że nic jej nie zaciągnęłam. Wow, też ładne. No ale jednak mopsy wygrały wszystko, muszę przyznać. I tak się przedstawiają te skarpety. Zakochane pingwiny, to trochę nawet na walentynki by te skarpety pasowały. Więc spoko w sumie, że nie są tylko takie świąteczne, można je nosić też na inne okazje. I które pingwiny bardziej wam się podobały w skarpetkach, te różowe czy błękitne? Dla mnie trochę trudny wybór, ale chyba jednak te błękitne przez ten futrzany wzór, bo mega mi się podoba jakaś nitka tutaj. Dobra, robimy podsumowanie, pokażę wam wszystkie skarpety koło siebie. No dobra, położyłam wszystkie skarpety koło
koło siebie, żebyście mogli je lepiej zobaczyć. Trochę, przyznam szczerze, że czuję się jakbym była w sklepie ze skarpetami. Bardzo szybko otworzyłam ten kalendarz adwentowy, bo było tylko 12 okienek i wydawało mi się, że coś mało tego będzie, ale jak leży to koło siebie, to wygląda naprawdę przyzwoicie i zawartość duża. Piszcie mi koniecznie w komentarzu, która para Wam się najbardziej podoba. Ja jestem zdecydowanie przy tej lewej stronie, to są moje hity, w szczególności ten mopsik w roli bałwanka. Jestem w ogóle bardzo ciekawa, jaki asortyment ma ta marka, więc muszę sobie zobaczyć, czy mają więcej śmiesznych skarpet. Nie wszystkie były takie mocno świąteczne, więc fajnie, będą też uniwersalne na różne pory roku. No i dla mnie skarpety, duża ich ilość jest to must have, ponieważ pralka mi je zjada i pies mi je zabiera, kradnie. Dajcie znać, czy Wasze psy też Wam zabierają skarpety. I pokażę Wam jeszcze ten kalendarz adwentowy z tyłu, bo była taka karteczka i jest na tym zdjęciu pokazane, jakie są właśnie pary skarpet. Jest też podany skład, 70% bawełny. Ja wolę skarpety, które mają jak najwięcej bawełny w składzie i informacje o ich praniu i tak dalej. A to jest firma, która wyprodukowała ten kalendarz adwentowy. Kalendarz adwentowy już otworzony. Jest niestety pusty. Jeżeli chodzi o moją opinię, trochę czułam się, jakbym nagrywała odcinek na kanał Gram Paula, bo tam jest właśnie mnóstwo takiej rozrywki, ale napisali, że jest to kalendarz dla kobiet ze skarpetkami, co prawda takimi odjazdowymi, ze wzorami. Ja uważam, że fajnie wprowadzić taki humorystyczny akcent do naszych codziennych stylizacji, więc jak najbardziej jestem za tym kalendarzem adwentowym. Poza tym jest po prostu praktyczny. Wiadomo, skarpet nigdy za wiele, a tym bardziej takich śmiesznych, to już w ogóle. Jeżeli podoba Wam się moja seria z otwieraniem kalendarzy adwentowych, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Oczywiście Vlogmas, czyli codzienne vlogi w grudniu, aż do świąt będą i tam też będą kalendarze adwentowe, tylko trochę inne. A teraz recenzuję je Wam, dlatego żebyście wiedzieli, czy warto kupić, czy nie. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, na dole czerwony przycisk subskrybuj i dzwoneczek. Dlaczego o tym przypominam? Ponieważ będzie to niesamowite wsparcie dla mojego kanału i Wy też jako pierwsi będziecie widzieli najnowsze filmy. No i co? Pozostaje mi powiedzieć tylko to, że widzimy się już jutro w kolejnym odcinku z kalendarzy adwentowych. Do zobaczenia, buziaki! Pa, pa!